Oprócz systematycznej wymiany wyeksploatowanych samochodów na nowe, polska policja realizuje program 50 na 50, w ramach którego kosztami zakupu dodatkowych, potrzebnych aut dzielą się po połowie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak i władze samorządowe. W Jeleniej Górze już toczą się rozmowy pomiędzy komendantem policji a prezydentem miasta dotyczące doposażenia funkcjonariuszy w nowe pojazdy. Potrzebne są nam auta i osobowe, i auta także terenowe. Także oczywiście auta typu bus, bo to jest niezbędne. Dzisiaj mówimy o tym, wiemy doskonale o tym, że i miasto, i powiat rozwijają się bardzo dynamicznie. Mówię o rozwoju turystycznym. Dzisiaj zabezpieczamy w skali roku około 200 imprez różnego rodzaju. Mam nadzieję, że będzie ich więcej, bo oczywiście chcielibyśmy, żeby było jak najwięcej. Ale to także jest uzależnione od możliwości zabezpieczenia takich imprez przez policję. Na razie nie sprecyzowano konkretnej kwoty, jaka mogłaby zostać przekazana Komendzie Miejskiej. Możliwe, że będzie to około 100 tysięcy złotych. Wszystko zależy od wyniku finansowego miasta. Wiemy, że policja ma atrakcyjne tereny, które są jej zbyteczne, więc być może w ramach wzajemnych porozumień tą sprawę uda się rozwiązać. Czyli no, ja jestem optymistą, niech policja siądzie, porozmawiamy z panem komendantem, co, na co i kiedy. Nie dlatego, że jesteśmy nieprzygotowani, czy że tych samochodów jest za mało, ale musimy wszyscy pamiętać, że te auta są eksploatowane w bardzo trudnych warunkach. My przeprowadzamy na terenie miasta i powiatu rocznie 25 tysięcy interwencji. To pokazuje skalę wykorzystania tych pojazdów, bo to przecież policjanci jadą na miejsce zdarzenia i tam niosą ludziom pomoc. Ale też musimy pamiętać jeszcze o tym, że to nie tylko interwencje, to nie tylko ruch drogowy, to nie tylko taka pospolita służba patrolowa. My mówimy o działaniach kryzysowych, musimy być tam, gdzie są podtopienia, tam, gdzie są lawiny, tam, gdzie są zaginięcia osób, tam, gdzie krosowcy jeżdżą po wałach. Radiowozy są potrzebne nie tylko w Jeleniej Górze, ale przede wszystkim w okolicznych miejscowościach, takich jak na przykład Kowary. Policyjne samochody, choć stosunkowo nowe, codziennie przejeżdżają nawet do 400 km i na licznikach mają nierzadko powyżej 200 tysięcy km przebiegu.